Cześć wszystkim, to mały świąteczny update z mojej strony. Dla wszystkich tych, którzy nie oglądali końcówki Baldur's Gate 3, albo oglądali i chcieliby wiedzieć, jaki jest postęp. Dobra, w każdym razie dla przypomnienia, pracuję nad nową serią, tylko potrzebuję dużej ilości przygotowań do tej nowej serii. Zacząłem ją już przygotowywać nawet przed Baldurem, ale potem podczas nagrywania Baldura nie miałem za bardzo na to czasu. Po skończeniu Baldura do tego wróciłem. Zajmuje mi to dużo czasu. Teraz trochę święta mam wolnego, więc trochę to przyspieszyło, więc postęp jest, ale nadal jeszcze potrzebuję trochę czasu. Jestem około gdzieś tak w 60% skończyłem przygotowania, tak sądzę. Więc w tym roku raczej się już z tym nie wyrobię, ale planuję tak gdzieś już w okolicy nowego roku zacząć to już nagrywać i wrzucać. Tak jak mówiłem, to jest trochę inna rzecz niż do tej pory wrzucałem na kanał, więc zobaczymy, czy wam się spodoba. A propos właśnie tematu, co wam się podoba. Miałem ostatnio bardzo życzliwy komentarz, który sugerował mi, żebym wrzucał kamerkę do nagrań z filmów. I chciałbym się was szczerze zapytać, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Moje zdanie w sumie jest takie, że to nie są live streamy, więc jakby moja live reakcja nie ma za dużo do znaczenia, a są i duże kanały growe, które bez nagrań z kamerki się obywają i mają milionowe ilości widzów. Jak i sam też, jak oglądam różne nagrania z gier, to za bardzo nagranie z kamerki mi nie przeszkadza, czy raczej nie interesuje. Więc nie jest to jest coś, co ja uważam za ważne, ale chciałem się spytać, jaka jest wasza opinia, co myślicie na ten temat. Jeżeli będzie dużo komentarzy za, to przemyślę zmianę tego podejścia. To chyba tyle, więc tak jak mówiłem, już raczej się nie usłyszymy do końca roku, więc życzę wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia. Przy okazji Legacy of Peace nadal jest najchętniej oglądanym filmem na moim kanale.